Zjednoczone Państwo, Wielki Mały Człowiek. Paweł Wieczorkiewicz. Raczej człowiek, który rozbił Zjednoczone Państwo. Marek Urbański. Piękne i bestia. Władysław I Łokietek, syn Kazimierza I Kujawskiego z linii Piastów Mazowieckich, ojciec Kazimierza III Wielkiego, książę Brzesko-Kujawski, Sieradzki, Łęczycki, król Polski od 1320 roku. Zjednoczone Państwo, Wielki Mały Człowiek, który do dzisiaj śpi w grotach pod ojcowem i czeka, aż ojczyzna wezwie go na zew. Ciekawe, co będziesz miał przeciwko temu bohaterowi narodowemu. Ano, Pawełku, wszystko. A zacznijmy od tego, że należy dziękować Bogu, że ojczyzna nie znalazła się jeszcze w tak tragicznym położeniu, żeby wzywać na pomoc właśnie Łokietka. Zjednoczyciel państwa, powiadasz. Raczej człowiek, który rozbił Zjednoczone Państwo, zjednoczone przez przemyślidów czeskich, po to tylko, żeby dla zaspokojenia swojej niepohamowanej chęci bicia się z każdym, bez względu na stosunek siły, potrzeby i celowość tej wojaczki. W momencie, kiedy umierał Wacław III czeski, to Łokietek był czymś w rodzaju malutkiego, jak to kiedyś powiedział pan prymas, ujadającego kundelka. Przecież sam sobie skończył jako król Polski. Chwileczkę, jakiej Polski? Jako król dwóch skrajnie zrujnowanych prowincji tego państwa. Wielkopolski i Małopolski. Człowiek, który od samego początku do samego końca, jak już powiedziałem, toczył bezsensowne, bzdurne wojny. Przede wszystkim słynną wojnę z krzyżakami, za którą wychwalały go za moich czasów wszystkie podręczniki. Wojna ta skończyła się tym, że gdyby Łokietek nie umarł, to prawdopodobnie nawet i to jego mizerne państewko kadłubowe rozpadłoby się w puch, dlatego że zabrał się do tej wojny, nie mając mi nic do powiedzenia. Stracił wszystko, co mógł. Na własne życzenie stracił Pomorze, które miał na początku. Dlatego, że akurat zachciało mu się walczyć z własnymi poddanymi w postaci wójta Alberta i opozycji w Wielkopolsce. Koncepcja jednoczenia Polski w oparciu o Węgry oznaczała dla tej Polski bezpowrotną utratę Śląska. Jego głupota oznaczała utratę na blisko 200 lat Pomorza Gdańskiego. Jego skrajnie uległa polityka wobec papiestwa, u którego wyżebrał tę koronę, którą zresztą papież przyznał mu dwuznacznie, stąd też Czesi mieli prawo pełne tytułować go królem krakowskim, a nie królem polskim, i tak go tytułowali. Uwikłanie Polski w konflikt ze wszystkimi sąsiadami. Oto właśnie spuściznę, jaką pozostawił swojemu synowi Kazimierzu. Nie do końca się z tobą zgadzam, bo myślę, że masz do niego jakiś rankor. Może dlatego, że był taki niski. Nie dlatego, dlatego, że był taki tępy. No, nie powiedziałem, że wszyscy ludzie niskiego wzrostu byli tępi, a to już inna kwestia. Ja też nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem to partykularnie o Łokietku. Ale to ten problem, który w historii Polski zawsze się pojawia. On z niego wyszedł zwycięsko, spłodził syna i to był syn niebyle jaki. Z tym, żeśmy się kiedyś zgodzili. Jak najbardziej, to jest to jedyna zasługa, jaką czystym sercem mogę przypisać temu. Piękne i